Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, witam was w FIFA 07. Jest to wersja na Xboxa 360, no w momencie kiedy ja grałem regularnie w tą grę, była to wersja na PC. Jednak taką nie dysponuję, ze względu na to, że ta gra do oryginalnych nie należała. Menu wygląda nieźle, tutaj jak widzicie mamy tryb areny, coś czego na komputerze nie widzieliśmy do FIFA 10. Nie mam pojęcia, bo szczerze Xboxa w 2009 roku miałem, więc wtedy to już na PC-cie to tak raczej nie grałem. Jednak no na początku właśnie ten tryb zadebiutował na konsoli i po prostu na konsolach wtedy nowej generacji. Będą ogółem 3 odcinki z tej gry, mamy 6 lig. Rozpoczniemy, kurde, tą miniserię od El Clasico Real Madrid kontra FC Barcelona. Przy okazji będziemy mogli sobie powspominać stare nazwiska, ogółem powspominać gry, bo to jest cel tej serii, żeby wspominać przeszłość. Zobaczcie tylko, jak niektóre składy się pozmieniały, niektóre, no dobra, bramkarze, Valdes i tam kontrowersje były na temat jego przejścia, nie wiem co się z nim ostatecznie stało, jednak okej, Casillasa nadal mamy, Ramosa mamy, Cannavaro, emerytura, Roberto Carlos, emerytura, Diarra i Emerson, no również emerytura albo jakaś, no tutaj nie jestem pewien, jak David Beckham, rok temu odszedł, Robinho. Co się z Robinho dzieje, z tego co kojarzę obecnie, do MLS idzie Raul Van Nistelrooy. Na ławce, dlaczego gram Real Madrid? Ze względu na tego zawodnika Ronaldo, to on będzie startował w 11, oczywiście nie jest to CR7, jest to po prostu R9. Ronaldo, jedyny w swoim rodzaju prawdziwy Ronaldo, brazylijski, w Barcelonie, atak, jeny, prawdziwe... Coś niesamowitego, Ronaldinho, Messi oraz Samuel Eto. Ta trójka na napadzie, o Chryste Panie, w 09 będzie już w Barcelonie, 08, przepraszam, w Barcelonie będzie już Thierry Henry. Zagramy na Santiago Bernabeu, semi pro, to jest poziom od razu po amatorze. Myślę, że to będzie dla mnie odpowiednie. Więc liczę na to, że ogółem wam ten film się spodoba. Tak, 3 odcinki. Dzisiaj ja zadecydowałem o zespołach, jednak dalej będzie to należeć do was. Komentarze należą do was, piszcie jakie mecze chcecie zobaczyć i lajkujcie swoje komentarze, jeśli dana propozycja wam się spodoba. Będzie mi to po prostu się lepiej sprawdzało, lepiej wybierało. Tak, ten po prawej to Victor Valdes. Jeszcze wszystkie włosy miał na głowie. Coś dziwnego. Ta grafika strasznie mi się podoba. Nie jest to coś, co widzimy teraz, bo teraz bardziej w kierunku tego, co widzimy na telewizorach. Teraz mam na myśli FIFA 14. A tutaj coś autorskiego. To mi się podoba schludnie i jest po prostu spoko. Żeby były większe emocje, uznajmy, że jest to finał Ligi Mistrzów. A co tam? Santiago Bernabeu. Wypełnione, wszystkie miejsca zajęte. Juan Sanchez, pochodzący z Madrytu w Hiszpanii, jest sędzią tego spotkania, więc no bardzo możliwe, że Real Madryt będzie miał tutaj kilka korzystnych decyzji. Jak widzimy, to zawodnicy, którzy są u siebie, rozpoczynają to starcie. Ronaldo, pierwszy strzał nad bramką. Jak widzicie tutaj w prawym dolnym, Rafael Marquez, tak jest, to jest ten sam zawodnik, który reprezentował Meksyk na tegorocznych Mistrzostwach Świata, ba, dostał nawet kartę International Man of the Match w fucie, więc zobaczcie, tyle lat, no w Barcelonie już nie gra, jak wiemy, Liga Meksykańska, z tego co każda, to jest Ronaldinho i nie ma pierwszej bramki. No, przy okazji był to spalony, ciekawa kamera. Również tutaj auty są ciekawe, bo nie ma takiej kamery jak w 14, tylko po prostu widzimy zza pleców zawodnika, co bądź mi się spodobało. Więc tak, do tej gry mam sentyment, nie do wersji na Xboxa, tylko oczywiście do wersji na PC. Grałem w nią spokojnie z 2 lata, ponieważ 08, no nie chodziła mi na komputerze, miałem za słaby, więc bardzo miło wspominam, choć jedną rzecz robiłem źle. Ciągle grałem na jednym poziomie trudności, był to amator, co może być powodem, dla którego obecnie gram tak, jak gram. Na klasie światowej w 14 pewnie zagram, ale jakoś nie czuję satysfakcji, to ze względu na to, że komputer dziwnie się zachowuje na uhuhu! Proszę państwa, Ronaldinho, 1-0!
Niesamowite wykończenie, zobaczmy na te podanie, no coś świetnego, przyjęcie i Brazylijczyk. Wow. Nieprawdopodobny gol i w taki sposób Barcelona prowadzi w finale Ligi Mistrzów. Teraz będzie jeszcze ciekawiej, Ronaldo już tutaj zmusza drużynę do ataku, Brazylijczyk zmierza w pole karne, Beckham dośrodkowanie. Wow, co za szczupak! Jeny! Tyłem tak? Ludzie, gdyby to wpadło, co za bramka, tylko tutaj zła powtórka. Więc wracając, o ile mam sentyment do tej gry, tak jednak to nie była pierwsza FIFA, w jaką kiedykolwiek grałem. Była to FIFA 2002 na konsolę PlayStation 1 i tam to był dopiero czat. Pamiętam do dzisiaj, kim zdobyłem pierwszą bramkę, był to Emmanuel Olisadebe. Kilka miesięcy mi zajęło odkrycie, jak zdobyć bramkę, ale się ostatecznie udało. Co za volley Raula! I będzie to rzut rożny dla drużyny z Madrytu. Obejrzyjmy, a niestety nie obejrzymy powtórki jednak. Było to przepiękne uderzenie. David Beckham szykuje się do wznowienia ze stałego fragmentu. Odchodząca wrzutka i Victor Valdes pewnie. No niestety nie jest to już ten galaktyczny Real Madryt ze względu na to, że bądź co bądź brakuje tutaj jednego zawodnika. Chodzi mi oczywiście o Zinedine Zidana. Gra wydana w 2006 roku, jednak już po mistrzostwach świata. Uuu, kolejny strzał i co robi Casillas? No i właśnie to na mistrzostwach świata w 2006 roku Francuz zakończył swoją karierę. Każdy pamięta w jaki sposób. Ja pamiętam ten finał, jednak no, meczu niezbyt. Pamiętam tylko to, co się po prostu w tym meczu wydarzyło, czyli ten incydent Zinedine Zidane. Jednak teraz obserwujmy tą samodzielną akcję Ronaldo i niestety będzie wznowienie od bramki. A naprawdę nieźle się to zapowiadało. Więc tak, meczu kompletnie nie pamiętam. Wtedy byłem na Kolonii i co zapamiętałem w głowie, to reakcja po prostu wszystkich ludzi. Zaskoczeni, co się stało? Wow! Niemożliwe, czerwona kartka dla Zidana, dlaczego? I w taki sposób Zinedine Zidane już oficjalnego meczu takiego nigdy nie zagrał. A szkoda, bo bądź co bądź, piłkarz wysokiej klasy. Świat wysokiej klasy, co ja mówię, przecież prawdziwa legenda. Jego styl był unikatowy, kurde. Kiedy byłem mniejszy, pod względem wieku, no to kurde. Teraz patrzę na boisko, no to co, dzieciaki biegają, koszulki Neymara, Özil, pewnie Messi, Cristiano Ronaldo. Ja tam pamiętam czasy, kiedy to nosiło się. No nie no, wiem, mówię jakbym miał 40 lat, jednak nie tam. Kurde, Messi. Nie było wtedy koszulek Messiego. Mimo że no jakby nie patrzył, dobra, tutaj grał w Barcelonie, jednak ja pamiętam koszulki Deco, Samuela Eto. O kurde, strzał nad poprzeczką Ronaldinho właśnie, Raul z Real Madryt. No i oczywiście jeśli chodzi o bramkarza, no to koszulka albo Didy, albo Jerzego Dudka. No jeny, naprawdę fajnie tak powspominać takie czasy. A moja koszulka, jaką pamiętam, to miałem Seydorfa z AC Milanu. Jeszcze ze sponsorami jako, kurde, ten Opel był sponsorem AC Milanu na koszulkach. Dajcie znać w komentarzach, jaka była wasza pierwsza FIFA. Co tak wspominacie z przeszłości, no z dzieciństwa, jakie wy koszulki ewentualnie nosiliście. Czy ktoś może się podzielić z tym, że o, podobnie było, że on też miał Raula czy tam kogokolwiek na swoim boisku. David Beckham, wow, 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 ten strzał zaskoczył Valdesa, mimo że nie było to piekielne uderzenie. Robinho, ach, chciałem uderzyć technicznie, bo tutaj techniczne strzały działają. No kończy się pierwsza połowa, a ja nadal nie zdobyłem żadnego gola. Nie martwcie się, zaraz się obudzę. Ronaldo, to może być właśnie ten moment. Ronaldo w polu karnym, dobitka Robinho na pustą bramkę. Boczna siatka, Jezu Chryste. Bardzo realistyczne swoją drogą, choć nie wiem jak wyglądało jego wykończenie w tamtych latach. Obecnie, no cóż, w trybie Mistrzostwa Świata FIFA dodali mu ten 55 wykończenie, cholera, tutaj ma overall 87, więc oczekiwałem, że to będzie po prostu piękne wykończenie na pustą bramkę. No cóż, posiadanie piłki wyrównane, ja jednak dokonuję zmiany. Na boisko wchodzi Rud, ale po tym pudle to musi zejść po prostu Robinho. Jakie on ma wykończenie przecież? To była tragedia. Finishing, 82, no to już jednak coś powinno lecieć. Proszę, nawet Antonio Cassano tutaj jest. Och, jeszcze młody. Dobrze, więc przesuwamy Raula tutaj. Van Nistelrooy leci na napad, a cofnięty będzie Ronaldo. Wybacz Robinho,
Tak po prostu musi być. Matt, ten skrót określa w tym momencie po prostu moje emocje. Jestem wkurzony, jestem zły, ponieważ ja chcę zdobyć bramkę, ja chcę ten mecz po prostu wygrać. Van Nistelrooy faulował kilka sekund po wejściu na boisko. Deco, Portugalczyk, leci skrzydłem. Zakończył karierę nie tak dawno temu, bo rok temu jeszcze w FIFA był Fluminense, z tego co pamiętam. I teraz Nistelrooy szuka podania do Ronaldo. Niestety Ronaldo de Ojeny, może jednak coś z tego wyjdzie. Wykorzystuje swoje resztki sił i udało się, zmusił przeciwnika do błędu. Raul, Van Nistelrooy, Ronaldo. Próba uderzenia z dystansu, Valdes nie został zaskoczony. Szkoda. No wiecie, chciałem spróbować, wiecie jak ja to mam ze strzałami z dystansu. Doskonałe przejęcie, błąd obrońcy Ronaldo. A to co było? Edmilson zrobił ze mną to co chciał. I Diarra. Ostrożnie, są podania. Rud do Raula. Raul! I Za słabo to wychodzi. Valdes ponownie spokojnie to złapał. Samuele Eto, Cannavaro, Włoch. Oczywiście w FIFA 14 dostępny jako legenda. Nie grałem nim nigdy. Jeszcze Eto i jeszcze. Nie wiem czemu mówię jeszcze. Mamy po prostu rzut rożny. Deco, dośrodkowanie. Niebezpiecznie. Piłka pozostaje w polu karnym i Nistelrooy. To musi rozwiązać Ronaldo, dwóch obrońców, on teraz może wykorzystać swoją prędkość, którą bądź co bądź w tym momencie stracił. Zagranie do Van Nistelrooya, Rudy czeka na wsparcie, Raul już wejście do pola karnego, dośrodkowanie i Van Nistelrooy, obrona Valdesa niemożliwe. Dwóch napastników, byli niekryci, to powinna być bramka, ten volley, no Van Nistelrooy, cholera. On wie jak uderzyć z volleya i to powinno być już 1-1. A tak, Barcelona nadal triumfuje w tym El Clasico. Ronaldo, Edmilson przy piłce, dobra postawa. David Beckham kontra Xavi. Xavi drybluje i to ostro, ale te wykończenie. Dokładnie, nawet powtórki wam nie puszczę dla waszego dobra. Cannavaro, Ramos. Szybkie podania, no i zakończone ponownie Edmilson. Tutaj fundament tej drużyny. Przejął tyle piłek w tym meczu, że po prostu wow, jednak Ronaldo. Ponownie Fuck. Nieważne co próbowałem. Dobrze, nie wracajmy do tego. Podanie. Po raz kolejny Van Nistelrooy. Udało mu się obejść obronę, jest już w polu karnym. Wycofanie Ronaldo! Nie ma gola! Niemożliwe, że chybił. Zobaczmy. Te techniczne uderzenie przeszło tuż obok bramki. A to miało być wyrównanie. Tak ładnie Rud sobie to wszystko zrobił. Dobra główka. Anglika. Zagranie do środka, celne. Puyol, Raul będzie naciskał. No muszę. Kurde, żadnej bramki nie zdobyłem. Cannavaro. Do dogrywki chcę doprowadzić Ronaldo. I nic z tego. Jeszcze raz, nie, Edmilson teraz przy piłce. Diarra stara się odebrać. Ronaldinho. I doskonałe wejście. Cannavaro jednak nieczysty. Ronaldinho nadal przy piłce. Ronaldinho, to będzie bramka! Wybicie w ostatnim momencie i kończy się wznowieniem od bramki. To Eto wybijał na rzut rożny. I zmiana na boisku wchodzi. Na boisku pojawi się Andres Iniesta. Jeszcze z pełnymi włosami na głowie. No po prostu wow, numer 24. Casillas krótko do Cannavaro. Nie mają wiele czasu. Diarra. Muszą to bardzo dobrze rozwiązać. Ronaldo rozpędza się po raz kolejny. Zejście na skrzydło. Nie kryci David Beckham w polu karnym. I obrona Valdesa. Jak on to robi? Dobra, strzały nie są zabójcze. Zaraz dojdzie do doliczonego czasu gry. No może Roberto Carlos by zaskoczył, uderzył z dystansu. To byłaby kropka na D. Van Nistelrooy. Nie, to nie przechodzi po prostu przez obronę. Panie i panowie, już zaraz Barcelona wygra Ligę Mistrzów. Rudy w polu karnym, Van Nistelrooy 1-1 w 90 minucie. Holender tego dokonuje. Co za powrót. Zobaczmy powtórkę. Te podanie. Ten zwód. Uznajmy, że tam był zwód i umieścił piłkę w bramce przy słupeczku. O proszę, co za zmiana.
Schodzą dwie osoby, które znam, wchodzą dwie osoby, których nie znam. Belletti oraz Ludovic Gili. Niestety, tych nazwisk nie kojarzy. Ciekawa zmiana. Leo Messi razem z Deco boisko opuszczają. Sędzia techniczny pokazał tablicę. Dwie minuty doliczone. Jednak te dwie minuty mogą wystarczyć Realowi Madryt. Czy to się uda? Belletti. Jest piłka, jednak nie zapominaj. Ach, panie i panowie, El Clasico będzie kontynuowane, ponieważ mamy dogrywkę. Wszystko za sprawą Ruda van Nistelrooya. 16 strzałów, z czego 2 celne. Oczywiście przechodzimy do klasycznego dodatkowego czasu, czyli dogrywki. Ronaldo, Emerson. No, liczyłem, że Brazylijczyk pokaże się dzisiaj troszkę lepiej, ale dobrze, że Holender mnie nie zawiódł. I od razu strata Diara, jednak odebrał van Nistelrooy. Będzie szukał drugiego gola. Nie, przepchnął się przez obronę, jednak nic z tego nie wychodzi. Xavi przy piłce. Diara starał się wywrzeć pressing. Ronaldo. Nie przeszło. Van Nistelrooy będzie miał okazję. Uderzenie. Gola nie ma. Ojeny, taka ciekawa piłka, która myślałem, że zmierza w okienko. No, bardzo, ale to bardzo blisko. To są klasyczne strzały. Kurde. Takich powtórek, grając z FIFA 07, to ja widziałem miliony. Myślę, że każdy, kto grał, widział ich po prostu tak dużo. Van Nistelrooy troszkę chciał się zabawić piłką, jednak udało się. Ronaldo oddaje. Bardzo mocny strzał. Ojeny, to było okropne. Ronaldinho czy Cannavaro. Doskonała postawa Włocha. I Roberto Carlos teraz rozpędza się z skrzydłem boiska. Jeśli będzie miał okazję do uderzenia, na przykład teraz strzał z dystansu. Jezu Chryste. Piłka nad Jeny. Zobaczmy te uderzenie. Przez chwilę myślałem, że piłka znalazła się w siatce. Niestety tylko na siatce. Co za petarda, to jest właśnie Roberto Carlos. Każdy chyba wie, jaką zdobył bramkę najlepszą w jego życiu. Jeden z najlepszych golów dla mnie w historii futbolu. Te uderzenie z rzutu wolnego. Jeny. Bramka, którą można oglądać w kółko i nigdy się to nie znudzi. Niestety nadal jest 1-1. Jedna minuta doliczona. Odbiór piłki Cicinho, David Beckham. Strata, Andres Iniesta. Świeży zapas sił, jednak to jest koniec pierwszej połowy doliczonego czasu gry. Wow. Ten strzał Carlosa miał postawić kropkę nad i. Miał zamknąć grób Barcelony, jednak nic takiego się nie wydarzyło. Iniesta. Muszą uważać tutaj piłkarz Realu Madryt. Ronaldo niefaulowany przez Puyola. Hiszpan pięknie powstrzymuje. Kapitan wie, co robić. Emerson stara się zabrać piłkę i nie udaje się. Niesamowita siła środkowego obrońcy van Nistelrooy. Czeka na podanie w tempo za późno. Sekundę za późno. A to mogło być to. Iniesta. No nie, gra tutaj na pozycji lewego środkowego pomocnika. Xavi jako lewy pomocnik. Ciekawe. Ale to nie jest ten styl, że biegnie skrzydłem boiska i tyle. Próba zagrania do tyłu, choć to może się bardzo dobrze skończyć. Bardzo mocny strzał Ronaldinho, jednak niecelny do końca meczu. 5 minut na chwilę obecną. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli 11. Jednak nie zapominajmy, co wydarzyło się przed chwilą. To van Nistelrooy w ostatnim możliwym momencie zdobył bramkę dającą remis. Kto wie, czy to się zaraz nie powtórzy. Nie zobaczymy gola dającego zwycięstwo. Xavi. Ronaldinho, dośrodkowanie. Eto! Nad bramką. Dobre uderzenie Kameruńczyka, jednak to jest za mało. Znaczy, chciałem powiedzieć, za mało, by pokonać Casillasa. Nie mogę tak powiedzieć. Ogromny błąd Ramosa. Ronaldinho teraz zabawił się z obroną. Ronaldinho, Casillas w 120 minucie ratuje Real Madryt. Belletti z rzutu rożnego, bardzo krótkie rozegranie. Gili, jest wrzutka i główka. To są jedenastki, moi drodzy. Mecz zostaje zakończony. Czas na serię rzutów karnych. Ojeny, teraz będzie ciekawie. Ramos jako 10. Jakoś mnie to dziwi. Wow, David Beckham tak słabo z jedenastkami mu szło. Dobrze, zaczynać będzie Ruud van Nistelrooy. I bramka. Holender pewnie umieszcza piłkę w siatce. Ronaldinho kontra Iker Casillas i jest 1-1. Ronaldinho wybrał ten sam róg,
co niszczy Roy Ronaldo. Bardzo mocny strzał. Pewny. I Madryt na chwilę obecną prowadzi Rafael Marquez, Meksykanin. O, również ten sam róg. Kiedyś muszą uderzyć w ten, co ja się rzucam. Roberto Carlos. Będzie mocny. Uuu, jeny. Spokojnie, ta piłka leciała z prędkością 90 km na godzinę. Xavi. I tym razem nie trafia. Casillas prawdopodobnie wyjął tę piłkę. Raul Bar. O mój Boże, też nie trafia. Cholera. Nie taki był plan Belletti. Casillas. O jeny. O jeny. Emerson lżej technicznie w róg bramki. Madryt ma tą przewagę. Jeśli w tym momencie nie padnie bramka, Real Madryt wygrywa Ligę Mistrzów i nie stał. O jeny, po ziemi. Wszystko w nogach Diary. Diarra, gol! Niemożliwe. Valdes myślał, że już to miał jednak jego czupryna. Ala Victor. O mój Boże, nie trafia! Ala Elvis Presley, chciałem powiedzieć, a nie Victor Presley. Panie i panowie! Real Madryt nosi zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów, Boże, nie mówię po polsku. Te żółte karne... Co jest? Żółte karne zadecydowały o wszystkim. Van Nistelrooy. No jak widzimy, to Emerson zawodnikiem tego meczu. Środkowy pomocnik defensywny. 3 odbiory dokonane. 2 na 2 dryblingi. 12 piłek wygranych. Tak czy siak, wielkie brawa dla Ruda van Nistelrooya za bramkę w 89 minucie, za wykorzystany rzut karny. Casillas spisał się w tych jedenastkach. Ja dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie drużyny chcecie zobaczyć dalej. Pozdrawiam, Pelka Damian. Do usłyszenia, cześć!